Jest to już trzeci Right Nordic Walking, więc myślę, że ta potrzeba wyszła troszeczkę od nas, jako od gimnazjum imienia Mikołaja Kopernika w Słupce, ale myślę, że to jest potrzeby społeczeństwa, ponieważ wszyscy widzimy w lesie i tutaj na duktach leśnych, ile ludzi i młodzieży chodzi z kijkami. Przede wszystkim dlatego, że jest to sport dla wszystkich. Naszym celem było tutaj, tego rajdu, łączyć pokolenia. I to jest fajne, że mogą iść dzieci, mogą iść młodzież. Młodzież przyprowadziła mamy, również babcie. Także o to chodziło, żeby po prostu łączyć pokolenia, żebyśmy wszyscy mogli po prostu razem dobrze się bawić. Trasa niezbyt długa, żeby po prostu było bezpiecznie dla wszystkich, tak, ponieważ idą dzieci, osoby starsze, tak żeby każdy w swoim tempie bezpiecznie mógł zmierzyć ku metrze.